O matko, ale wszystko pomarznięte tu jest. Piątka na minusie. Lejemy wodę. To jest życie. No, stajnie mamy ogarniętą, ograna. Więc mamy z głowy teraz. A czemu ty się tak rzucasz na nią? Tak, bo ona jeszcze nie ma. Zaraz będzie miała. YouTube'ujemy teraz. A bierzemy Węgra. Tak, kobez pataka, szoti. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Taki skomplikowany, nazywa się Pan Piaska, nasz pan. Tak. Na przyjaciół kobez pataka. No i co? Będzie fajnie. Chcieliśmy powiedzieć, że w drodze powrotnej... No, mamy niespodziankę kolejną, którą na razie będziemy trzymać znowu tutaj. Tak, ale ma związek ze wcześniejszym odcinkiem. Skoro świt. Jeszcze 100 km będzie. Mamy widoki w ogóle. Patrzcie, kochani, jakie są widoczki w Republice Czeskiej. To co lubimy najbardziej, czyli serpentyny. Tak. Słońce, które nas po prostu tak oślepia, że no, ale zostało nam 120 km i wysadzamy tego. Może niestety w Czechach 120 km jest. Patrzcie, kochani, Galicja uważnie musi jechać tutaj. To jeszcze jest nic. Na takich zakrętach to naprawdę się można zabić. Ale teraz patrzcie, jaki to będzie zakręt. I nie dziwcie się, że czasami idziemy trochę dłużej. No czasem nie da się tak pojechać szybko, jakby się chciało. Niestety. No, Czechy niestety słyną z tego. No, tutaj zdecydowana większość tych dróg to chyba właśnie wygląda tak. Tyle co już przejechaliśmy w Czechach, to naprawdę większość dróg jest tak kręta, że się nie da szybko. Ja. No fajnie jak na torze wyścigowym.
kurczę, za dużo tu nie widać, ale słuchajcie, jesteśmy u Wewi. Tak, dokładniej u Hakamady i u Wilbura, który na szczęście się odnalazł i przyjechaliśmy zobaczyć tego obszczymura. No, są oboje. Chyba się nawet lubią. Chyba się lubią, chyba nie ten. Chyba nie mają jakichś specjalnych problemów. No, uciekłeś ty mały dziadzie. Uciekłeś. Ale już jesteś. No i co, moi kochani, dzisiaj się kończy ta historia tak naprawdę. No, dzisiaj tak. Dzisiaj mamy już... O, kot nawet. O, jest kotek. Gdzie, chodź. To jest Garfield. Garfield. No, wy też wody chcecie jej mać. Nie no, mają coś. No, no to co? No to się zabieramy stąd i jedziemy. Przejeżdżaliśmy tędy, co możemy jechać dalej. Pozdrawiamy Weronikę, która bardzo przeżyła to. No, nie dziwię się w ogóle. My też to przeżyliśmy. Wybór, no chodź. Już nie uciekamy więcej. Czemu by się tu włączyć? No. Słuchajcie, potwierdzamy, wszystko dobrze się skończyło. Jest kot, jest Wilfer i jest Hakamada, a my jedziemy na chatę. Mamy smaczka na maczka.